postscriptum do filmiku z łyżeczką i filmiku z nożem. Filmik z herbatką. Chcę was poinformować, że ten mechanizm domknięcia figury używany w różnych szkołach psychologicznych nie powstał bez powodu. On jest to znajomość jakiegoś mechanizmu w naszym mózgu, żeby coś zakończyć, to dużo prościej to zrobić, domknąć. Wyobraź sobie, że poszłaś do teatru. Mówię poszłaś, gdy się zwracam do ciebie, droga pochwiczanko. Jesteś głównym widzem mojego filmu. Najwierniejszym widzem mojego filmu. A więc wyobraź sobie, że jesteś w teatrze. Odbywa się przedstawienie teatralne i w trakcie trzeciego aktu aktorzy nagle schodzą ze sceny. Co się dzieje? Dzieje się nic. Nie było finału, nie było, kurtyna nie spadła, nie było oklasków, aktorzy nie wyszli, nie ukłonili się, po prostu zeszli do sceny i poszli do domu. Widownia siedzi i czeka. Czeka na zakończenie, na napis koniec. Na to, żeby wiedzieć, czy się coś zakończyło. Widownia siedzi i czeka, i ty też siedzisz i czekasz. Ile? Pół godziny, godzinę? Czekają, niech wyjdzie chociaż dyrektor teatru i niech ogłosi, że aktor zemdlał, umarł, cokolwiek. My chcemy, żebyście dokończyli tą sztukę, bo jak nie, to żądamy zwrotu pieniędzy. A w każdym razie nie jesteśmy w stanie wstać i wyjść. I ten mechanizm dzieje się bardzo często w sytuacji związku. Kiedy jedna osoba rezygnuje ze związku i po prostu drugą zostawia, porzuca, odchodzi, bez słowa, ta druga osoba żyje w takim zawieszeniu. Zawieszeniu i potrafi latami wisieć jak ten pająk z sufitu na nitce. I w takiej sytuacji, kiedy coś nie zostało dokończone, twój mózg nie potrafi sobie z tym poradzić. Ale możesz ty możesz sama dokończyć. Wszystko jedno, nawet nie, jeżeli nie istnieje możliwość, żebyś to dokończyła w rzeczywistości, bo ten facet nie istnieje, ale możesz dokończyć w inny sposób, napisać list pożegnalny do niego, spalić jego zdjęcia, nie wiem, pociąć koszulę w kratkę, śliczną koszulę bawełnianą, 100% bawełny, z napisem Hiflinger. Może pociąć na paseczki, wyżyć się na tym. I ty możesz sama stworzyć, wymyślić, wyreżyserować zakończenie, finał, żeby móc zakończyć znajomość lub móc zakończyć tak, droga pochwiczanko, mówię do ciebie, to jest kolejna technika, którą możesz zastosować skutecznie. Możesz po prostu wyobrazić sobie taką ogromną wannę. I ty wchodzisz do tej wanny, spłukujesz z siebie wszystko niepotrzebne i wychodzisz z tej wanny zdrowa na ciele i umyśle. Tak myślę, że wiesz, o czym mówię. No i dlatego, droga pochwiczanko, w tej serii niezwykłych wynalazków Setmana zdradzam ci jeszcze jeden. Kochana, ty sama sobie możesz zadawać ból, ale uważaj, to jest bardzo ważne. Ty sama sobie również możesz sprawiać przyjemność. Zapamiętaj,
i zrób to. Zrób to. Finał, koniec, zrób sama przyjemność, nie czekaj na mnie.